Siemano, pokażę obejście patcha, chociaż nie wiem, czy jest sens, no ale chuj, no nie ma co, no to pokażę to kopiowanie solo, no, znaczy solo, pół solo, każdy tam zwie to inaczej, no co potrzebujemy, to kogoś z innym trybem celowania. My sobie najlepiej ustawiamy swobodny, będziemy dołączać do kogoś, kto jest na asystowanym. W mobilnym centrum operacyjnym potrzebujemy auto, które chcemy skopiować, a w bazie auto, które będziemy tracić. No i tu są dwie metody. Cały czas działa ta z automatem do picia. Tam na dole w bazie trzeba zbiec po schodkach, iść do automatu, kliknąć D-pad w prawo, szybko przejść na mapę. Jak zobaczymy, że nasza postać pije, rozpoczynamy akcję, anulujemy te komunikaty, albo tutaj pokażę tą nową metodę. Czyli to jest moje auto z mobilnego, z przechowalni, które chcę sobie skopiować. A ja akurat byłem na zewnątrz, to mam te znaczniki niebieskie wszystkie z mapy. Jeżeli ktoś się odrodził w bunkrze, tak jak ja, a nie był na zewnątrz, bo ja byłem specjalnie po samochód, to może nie mieć tych znaczników, no to żeby się teleportować pod bazę, no musi wyjść na zewnątrz. Ja tu i tak wyjdę, bo nie będę się teleportował, bo nie mam, kurwa, mać. Już mówię, o co chodzi. Tu przy bunkrze sobie zrobiłem wyścig. Mam przy samym praktycznie wejściu do bunkra wyścig. Na bazie jeszcze sobie nie zrobiłem, no mam tu, ale ja się tu teleportuję i zanim ja stąd dobiegnę do bazy, to wyjdzie na to samo, co bym poleciał sobie, kurde, pojazdem z Securo Surf. Że mi tu tam, czy ja się tutaj teraz teleportuję, czy dostanę buzardem z Securo, czy jakimś autem z ulicy, bo to zależy, kto gdzie ma bazę, kto gdzie ma bunkier, to nie ma znaczenia, byle nie używać swojego już pojazdu osobistego, bo wtedy to zostawione ISI do kopiowania w mobilnym, w bunkrze zostanie odesłane nam z powrotem do mobilnego. No i nie wiem, czy biec od razu do automatu, pokazać, że nadal to działa, czy chuj, pokażę to nowo z tą sekretarką, gdzie można wzywać pojazdy z Pegasusa u niej, albo dokupywać sobie przekąski. Tu akurat już nie korzystamy z tego Murzyna tam obok niej, co siedzi, no bo w ogóle już nie działa tutaj zestaw kryminalisty, nie ma go wcale, nawet jak się odbiegnie od niego. Już teraz idziemy do niej. Jest opcja D-padu w prawo. Dołączamy do kogoś z innym trybem celowania. Na PlayStation to klikamy sobie na przykład raz. Ten jest na pewno. Dołącz do sesji. Mamy pozyskiwanie, wyskoczy nam komunikat, to go nie potwierdzamy w ciemno, tylko dołączamy po prostu do niego. Jeszcze raz. Mamy, że jest inny tryb celowania. Wtedy to anulujemy, otwieramy mapę. Rozpoczynamy obojętnie jaką misję z mapy. Czy chcesz ją rozegrać, potwierdzamy. Mamy komunikat, dajemy D-pad w prawo. What you need? Ona się odezwała. To potwierdzamy. Mamy teraz menu tych pojazdów, to jeszcze raz wchodzimy w mapę, rozpoczynamy znowu obojętnie co z tych niebieskich znaczników, czyli X albo kwadrat, komunikat potwierdzamy i od razu spamujemy B lub kółko. Na dole mamy ładowanie i biegniemy do auta, które tracimy. No ja tu nawet nieprzygotowany będę musiał
użyć czegoś innego, jak darmowe LEGI. No ale to nic. Może to być i motorek. Czyli wsiadamy. Dołączamy do kogoś z innym trybem celowania. Na tym komunikacie dodajemy gazu, go potwierdzamy, drugi anulujemy i trzeci potwierdzamy. Tu albo nas wywali z bazy, albo nie. Jeżeli nie wywali, tylko wróci wszystko do swojego porządku, to możemy się i teleportować z powrotem, albo iść do niej, wezwać jeszcze raz pojazd z Pegasusa. No to jest to obejście tego murzyna, ale cały czas działa to z automatem. Kurwa, nie można dołączyć teraz. Ten mi tu. Następny. To samo celowanie, czyli ono już odpada. Miś Polska, Łukasz, 43 minuty. No co ja? O, ten ma inne. Anuluje. Wchodzimy do bunkra, wsiadamy do pojazdu, zmieniają nam się tablice i teraz, żeby pojazd nam nie znikał, to nie wjeżdżamy nim od razu, tylko wchodzimy do mobilki na piechotę, wychodzimy najlepiej jeszcze drugim wyjściem i dopiero wtedy wjeżdżamy, potwierdzamy komunikat o zamianie pojazdów. Bo czasami zdarza się tak, że podjedziemy, damy dipad w prawo, potwierdzimy komunikat, wjedziemy do mobilki, jesteśmy na piechotę i nie mamy kopii, także lepiej jest tutaj wejść i wyjść, kurwa, z mobilnego, wtedy 100% auto nam się zapisze. Dalej wyjdź. No, zrobiłbym drugą kopię, pokazał, że to z automatem działa, no ale tu filmik znowu byłby za długi, nie chcę was zanudzać. Spadam dalej do robienia stroi. I jeżeli jutro wam nie wrzucę, no to niestety dopiero już za tydzień. D-pad w prawo. Potwierdzamy. To jest świeża kopia. Oryginał. Jeżeli już wybraliśmy oryginału, no to oryginał przeniósł nam się do bazy. No to zostawiamy z powrotem. Teraz jak byłem na zewnątrz, to mogę się teleportować. No już chuj się przebiegnę. Pokażę od razu, że to z automatem też działa. Tam też nieco niektórzy mieli z tym problemy. Nie wiem dlaczego. Może za szybko to robili. Tam wystarczy po prostu rozpocząć akcję, gdy zobaczymy, że nasza postać pije tą kolę. Akurat piwa tam nie oferują, także... To była jedna kopia, teraz robimy drugą. I to całkiem spoko, zwłaszcza jeżeli ktoś nie ma swoich tablic iFruitowskich, no to tutaj się przenoszą te tablice z tego auta, które tracimy. No jeżeli ktoś ma iFruitowskie swoje własne tablice, nie tam znajomego, bo też kurwa trafiają się takie asy, którzy kopiują sobie auta na tablicach znajomego, a potem kurwa płacz. Kurwa, mam limit, jedno auto mogę sprzedać, no ja pierdolę. No, tak się zdarza. A
to, że ktoś ma tablice iFruitowskie swoje, to i tak nie zwalnia Was od limitu sprzedaży. Trzeba trzymać zasady. 7 aut na 30 godzin maksymalnie auto można sprzedać. Albo jedno co godzinę, albo dwa co dwie godziny. Maksymalnie 7 od ostatniego sprzedanego, 30 godzin przerwy. Żeby móc znowu sprzedawać, a nie tam niektórzy jadą, kurwa, jeden po drugim. O, bo nie dostałem limitu, chuj, na drugi dzień, minęło tam parę naście godzin, jadą dalej, kurwa, i wtedy oczy dopiero dostają jak żaba jaja, kurwa, wjebałem się na limit, dobra, gdzie ja tu zawędrowałem? Gdzie to się tu, kurwa, schodzi? Co ja nie mam coli, kurwa, w bazie? Tam, ja pierdolę. A widać, jak się często kopiuje, to człowiek nawet nie wie, gdzie co stoi. No i tutaj to samo. D-pad w prawo, od razu pauza, przechodzimy. Chociaż patrzcie, start online. Jest kryminalista, tu już jest przy tej ladzie, przy tam bufecie u tej ekspedientki, kurwa, nie ma. D-pad w prawo, start. Online, zestaw kryminalisty, wyjdź, przechodzimy na mapę. Jak widzimy w tle, nasza postać pije. Rozpoczynamy akcję. No to cały czas działa, no trzeba wybrać sobie taką akcję, no ja tu akurat widziałem tylko web mojego gościa, ale widziałem, że już tam, kurwa, łyki wali. Najlepiej to za chwilę pokażę. Wsiądę do auta, dodam gazu, pokażę najlepiej, którą akcję wybierać, wtedy widać naszą całą postać, czy on pije, czy nie pije. Chodź, tu użyję scramjeta jeszcze, którego na początku kupywał mi ziomeczek Opsi, na pierwszym Frozen Money na dwie konsole. Dobra, czyli tak, dołączam do kogoś z innym celowaniem. No dalej. I na tym komunikacie dodaję gazu i go trzymam, potwierdzam, anuluję, potwierdzam. No, tu wszystko znowu wraca mi do normy, no to muszę się teleportować, bo potrafi wyrzucić nas z bazy gdzieś tam na środku mapy. Wtedy też albo pojazdem z ulicy, albo teleportem. No i tu zrobiłem drugą kopię. Mi to, jak widać, no niepotrzebne tam. Pieniędzy to mi starczy. No ale robię to samo właśnie, żeby auto mi nie znikało. Wsiadam, zmieniają się tablice, wchodzę do mobilki na piechotę, wychodzę i dopiero wjeżdżam, podmieniam pojazdy. Dwie metody i te nowe obejście tego czarnucha tam z boku, co siedział jak pizda, jest nowe obejście gościa, a cały czas działa z automatami. Aha, właśnie, dobra, widzę naczepy, wjadę, zapiszę i pokażę wam, którą najlepiej odpalać akcję, żeby było widać naszą postać w całości, jak pije tego tą kolę. Cyk, cyk, cyk. No ja tu użyłem tej, no to widziałem tutaj w tym jeziorku tylko kawałek łba mojej postaci, ale najlepiej zapieprzać tutaj na ten winkiel. O. I tą akcję odpalać. I jak widzimy w tle, że nasza postać pije tą kolę, wtedy dopiero ją odpalamy, potwierdzamy komunikat i tam działa 100%.
A ja przez to, że kliknąłem teraz, kurwa, tą pauzę, nie miałem chwilę kółka. No i to jest druga kopia i lecimy sprzedać. Akurat tu użyłem scramjeta, także cena będzie znacznie wyższa, ale tak generalnie bańkę 800 trzeba liczyć za kopię. Używałem Deluxo z Frozen Moneya. Dostawałem 3800, chyba 3800. Ciekawe ile za scramjeta, on jest parę groszy tańszy. Ale myślę, że cena powinna być ta sama. Że kto miał Deluxo, nie został wyczyszczony, także może ich używać na straty. 3800, ja myślałem, czy to scrunchy, czy Deluxo, czy nawet opresora, no ale sorry, ale wtedy cena jest znacznie wyższa. Po co sprzedawa Deluxo za 2100 czy 2700, jak można wyciągnąć z niego jeszcze praktycznie 4 bańki. Dobra, to na tyle. No i tak jak mówiłem, albo, ale wątpię, żebym zdążył z tym, kurwa, z tymi naklejkami na faceta, bo chcę to pokazać na Xboxie, a tam mam problem z mrożeniem, bo jak mi się, kurwa, zamrozi maska z naklejkami, to i zamrozi mi się któryś top i wtedy nie mogę znaleźć odpowiedniej bluzki, która musi tam być użyta. A na PS4 nie mam z tym problemów, ale metoda działa tak samo jak i na Xboxa, tak i na PS4. No ale to jak nie zdążę teraz, to pokażę to za tydzień. Dobra, to by było na tyle. Elo.